No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Pytanie na Kopanie, czyli cotygodniowe podsumowanie wiadomości archeologicznych z Polski i świata. Zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Bardzo bogaty grób wojownika z czasów wędrówki ludów odkryto w Rumunii. Do tego wyjątkowego odkrycia doszło podczas badań archeologicznych poprzedzających budowę nitki autostrady w południowej części kraju. Badania archeologiczne prowadzone były przez specjalistów z Instytutu Archeologii w Bukareszcie, którzy w niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych starali się zebrać wszystkie informacje na temat odkrycia w ciągu jednego dnia, aby uniknąć ryzyka kradzieży. Eksperci określili znalezisko jako niezwykle ważny grób wojownika z IV lub V wieku naszej ery. To wyjątkowe odkrycie. Takie odkrycia można policzyć na palcach jednej ręki w tym rejonie. Zmarły był człowiekiem ważnym, pochowanym ze wszystkimi insygniami statusu społecznego, jakie posiadał w tamtym czasie, powiedział Radu Bojenaru. Grób zawierał szczątki mężczyzny oraz konia, a także bogate i zróżnicowane wyposażenie z bronią, w tym miecz oraz sztylet, a także ozdobami zarówno dla wojownika, jak i jego wierzchowca, z których znaczna część wykonana została ze złota i była wysadzana szlachetnymi kamieniami. Łącznie w grobie odkryto ponad 120 różnego rodzaju artefaktów. Znaleziska obecnie będą zakonserwowane, a następnie najprawdopodobniej trafią na ekspozycję. Podczas prac aranżacji terenu parkowego na budowie Małopolskiego Centrum Nauki odsłonięto schron z czasów II wojny światowej. Obiekt ma oblicowane cegłą ściany i gruby betonowy strop. Schron znajduje się przy skarpie obok Alei Bora Komorowskiego, a został odkryty przez operatora koparki. Może mieć wartość historyczną, mówi Piotr Szymański, dyrektor Kogiteonu. Natychmiast został uruchomiony nadzór archeologiczny, a informacja o odkryciu została przekazana do miejskiego konserwatora zabytków. Jedyny taki obiekt w Krakowie. Budynek był całkowicie przykryty ziemią i jest w złym stanie technicznym. Prawdopodobnie został zbudowany przez hitlerowskie Luftwaffe w 1944 roku na potrzeby ochrony powietrznej Śląskiego Węzła Rafinerii. Mamy informację, że to jedyny znany schron tego typu w Krakowie, mówi Piotr Koziarz, rzecznik prasowy instytucji. Obiekt składa się z wygiętego korytarza w formie tunelu i dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni około 72 m2. Jedno z nich pozbawione jest stropu, a jego ściany muszą podpierać stemple. Możliwe, że w okresie powojennym doszło do częściowej rozbiórki. Odkrycie nie koliduje z planowaną zabudową ani rozplanowaniem roślin, dlatego aranżacja terenu zielonego przebiega bez przeszkód, mówi Piotr Szymański. Archeologiczne odkrycie w Gdańsku. W piwnicach dawnej siedziby magistratu miejskiego odkryto pozostałości osadnictwa Słowian z X wieku oraz ceramikę. Dyrektor Gdańskiego Muzeum profesor Waldemar Ostcowski ocenił, że miasto powstało 60 lat wcześniej niż do tej pory twierdzono. Odkryliśmy pozostałości osadnictwa słowiańskiego pod ratuszem głównego miasta, które bezsprzecznie wskazują na powstanie Gdańska w 930 roku. Tym samym przesuwamy chronologię miasta o 60 lat wstecz, zaznaczył dyrektor Gdańskiego Muzeum. Podkreślił również, że jeszcze w latach 70. XX wieku świętej pamięci profesor Andrzej Zbierski odkrył pod ratuszem pozostałości świadczące o przedpiastowskim osadnictwie. Jednakże ustalenia były wówczas kwestionowane przez środowisko naukowe. Rzecznik muzeum dr Andrzej Gierszewski poinformował, że podczas trwających od września do grudnia prac archeologicznych odsłonięto trzy wykopy. Datowanie radiowęglowe dało wynik pomiędzy latami 911 a 951, zaś dendrochronologiczne wskazało na 930 rok, podkreślił rzecznik Gdańskiego Muzeum.
W grudniu w dwóch nowych wykopach odkryto również ceramikę słowiańską, charakterystyczną dla pierwszej połowy X wieku, oraz kolejny fragment wału. Pobrane próbki drewna i ceramiki zostaną poddane dalszym badaniom. Muzealnicy poinformowali, że znaleziska zostaną zabezpieczone, a następnie zasypane. Dyrektor muzeum podkreślił, że pozostałości wału przetrwały do naszych czasów tylko dlatego, że zaistniały ku temu sprzyjające okoliczności. Po pierwsze, nikt ich nie zniszczył w XIV wieku. Być może dlatego, że stabilizowały konstrukcje stawiane na podmokłym terenie. Po drugie, wał znajduje się w torfie, który świetnie konserwuje materiał organiczny, wyjaśnił profesor Ossowski. I jako trzeci powód podał, że znalezisko znaleziono na terenie podmokłym, a woda, jak ocenił profesor, również zachowuje drewno w nienaruszonym stanie. Dodał, że tak cenne znalezisko na razie najlepiej będzie zasypać, po to by w stanie, w jakim przetrwało ponad 1000 lat, przetrwało do czasu, gdy będzie pomysł, jak je na stałe i bez ryzyka pokazać odwiedzającym. Ślady osadnictwa zostaną dodatkowo zabezpieczone geowłókniną. A teraz przeniesiemy się o naprawdę ładne kilka tysięcy lat wstecz. Dzisiejszy świat animacji nieco inaczej wygląda, niż to miało miejsce chociażby 100 lat temu, nie wspominając o czasach bardziej odległych, sięgających prehistorii. Okazuje się jednak, że nie tylko malowidła naskalne potrafiły opowiadać jakieś historie z życia codziennego, ale także we wczesnym okresie starożytności ludzie potrafili tworzyć coś podobnego do zootropu. Prehistoryczny człowiek miał rozbudowaną wyobraźnię, a ponadto rozumiał iluzję, jaka tworzy się, kiedy do ściany przyłożymy ogień pochodni, który ożywi postacie naskalne. Francuska jaskinia Chavet aż od 1994 roku była nieznana współczesnemu człowiekowi. W górnym paleolicie około 30 tysięcy lat temu stanowiła swoiste sanktuarium dla prehistorycznych ludzi. Na ścianach jaskini znajduje się wiele rysunków zwierząt w bardzo dynamicznych pozach. Badania z 2015 roku, których wyniki opublikowano w Antiquity, wykazały, że ówczesny człowiek potrafił tak malować postaci zwierząt, aby światło pochodni potrafiło tworzyć złudzenie optyczne, jakby się one poruszały. Znacznie młodszy, bo pochodzący z okresu starożytności, przykład stanowi ceramiczna waza odnaleziona w Szachre Szuchte. Waza prezentuje niesłychane rysunki kozicy. Pięć powieleń zwierzęcia w różnych pozach przypomina opracowywane od XIX wieku zootropy, czyli urządzenia do oglądania ruchomych obrazów bazujących na ruchu stroboskopowym. Jak się okazuje, w epoce brązu już była znana ludziom iluzja ruchu, jaka jest wywoływana, gdy będziemy obracać okrągłą puszką, a w tym przypadku ceramiczną wazą. Kolejne odkrycia malowideł naskalnych, jak i jeszcze bardziej intrygujących naczyń z rysunkami, tylko pokazują nam, jak bardzo rozwinięte było rozumienie człowieka sprzed tysięcy lat na temat podstawowych zjawisk optycznych. 9-letnia odkrywczyni znalazła ząb niedźwiedzia sprzed 700 tysięcy lat, na plaży w Norfolk. To może być ważne odkrycie dla całej brytyjskiej paleontologii. Etta to 9-latka z Hackney, która pewnego letniego dnia znalazła na plaży w West Ranton coś, co uważała za skamieniały kawałek drewna. Zabrała go ze sobą, gdyż nie sądziła, że to coś wyjątkowego, ale kiedy pokazała go ekspertowi od skamieniałości, ten nieomal nie spadł z krzesła. Etta pożyczyła ząb mierzący około 9 cm geologowi w Norfolk w Muzeum Service dr David Waterhouse. Przyznał, że w trakcie swojej całej 16-letniej kariery nigdy nie znalazł niczego podobnego. Jak sam mówi, zwykle znajdujemy wiele skamieniałości jeleni czy innych pospolitych zwierząt, które od zawsze były ofiarami. Ale idąc w górę łańcucha pokarmowego, spodziewa się coraz mniej pamiątek po drapieżnikach, takich jak niedźwiedzie. Ząb znaleziony przez Ettę należał do przodka współczesnego niedźwiedzia brunatnego. Ząb przodka niedźwiedzia brunatnego jest pierwszym tak cennym znaleziskiem Etty,
ale na pewno nie ostatnim. Dziewczyna jest zafascynowana światem skamieniałości i chce się tym zajmować zawodowo w przyszłości. Na razie jej rodzina pół żartem, pół serio mówi, że skoro znalazła już ząb niedźwiedzia, to teraz powinna namierzyć resztę zwierzęcia. Grupa tureckich archeologów dokonała sensacyjnego odkrycia w zachodniej Turcji. Podczas wykopalisk znaleźli 9 głów starożytnych greckich bogów i półbogów oraz prawie nienaruszoną statuę, mające blisko 2000 lat. Archeolodzy są zachwyceni stanem odkrytych głów i w szczególności statuły. Oceniają przy tym, że znaleziska mogą mieć około 2000 lat. W znalezionych głowach archeolodzy rozpoznali na razie podobizny Erosa, boga miłości, Dionizosa, boga winorośli, zabaw i płodności, oraz Heraklesa, półboga i Herosa w greckiej mitologii. Archeolodzy próbowali na początku dopasować głowy do niekompletnych posągów znalezionych kilka lat wcześniej. Niestety żadne do siebie nie pasowały. Turcy są jednak przekonani, że gdzieś na terenie ruin Aizanoi znajdą fragmenty posągów pasujące do dopiero co odkrytych głów. Niemniej większym zainteresowaniem archeologów cieszy się 210-centymetrowa statua, która ma bardzo małe uszkodzenia. Tureccy archeolodzy zakładają, że zarówno znalezione głowy, jak i statua mogą mieć od 1800 do 2000 lat. Są to kolejne skarby przeszłości znalezione w ruinach Aizanoi. Zespół badaczy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej pod kierownictwem doktora Patryka Chudzika odkrył w gruzowiskach pozostawionych przez ekspedycję z Metropolitarnego Muzeum Sztuki w Nowym Jorku szczątki 9 krokodyli. Podczas prac prowadzonych w północnym Assasifie w 1922 roku amerykańscy archeolodzy usunęli z komór grobowych czaszki gadów i pozostawili je wraz z wydobytym gruzem skalnym na dziedzińcach grobowców. Jak opowiada dr Patryk Chudzik, dzięki bardzo dokładnej analizie jednego z takich gruzowisk udało się udowodnić, że głowy krokodyli umieszczone były pierwotnie w komorach grobowych, a zatem musiały zostać tam złożone w trakcie ceremonii pogrzebowych 4000 lat temu w okresie średniego państwa. Badania archeologiczno-epigraficzne objęły dwa kompleksy grobowe w dolinie północnego Assasifu w Tebach Zachodnich. Pierwszy należał do Chetiego, skarbnika króla Dolnego Egiptu, zaś w drugim złożony został nieznany wezyr. To był jeden z najwyższych urzędników na dworze faraona. Obecność szczątków krokodyli w grobowcach dostojników nie była powszechną praktyką i wskazuje na wyjątkową pozycję pochowanych Egipcjan na królewskim dworze. W grobowcach odkryto szczątki głów krokodyli, takie jak fragmenty czaszki, żuchwy oraz zęby. Analiza wykazała, że należały one do młodych osobników o długości około 5 metrów z gatunku krokodyla nilowego, Crocodylus niloticus, jednego z największych i najgroźniejszych zwierząt zamieszkujących tereny Afryki. Jest to pierwsze tego typu znalezisko w Egipcie. Szczątki zwierząt nie są pozostałościami świętych krokodyli, które na co dzień żyły przy świątynnej zagrodzie, ale osobników, które nie były związane z kultem samej świątyni. To już wszystkie informacje na dziś w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, możecie też napisać jakiś komentarz oraz zapraszam Was na inne filmy, które właśnie Wam się wyświetlają. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!